nasze pierwsze spotkanie w cyklu spotkań z ministrantami. Tak myślę, że to jest pierwsze spotkanie w studiu telewizji Dom Józefa. Może rozpocznę tu od księdza proboszcza. Witamy księdza kanonika Ryszarda Dziamskiego, proboszcza w parafii w Kobiernie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jest ksiądz Jarosław Kołodziejczak, który jest duszpasterzem, diecezjalnym duszpasterzem ministrantów i ja bym powiedział mała grupka ministrantów z Kobierna. Poproszę, żebyście się przedstawili, może zaczniemy od prezesa, żeby właśnie powiedzieć, jak macie na imię i jakie funkcje pełnicie w tym gronie ministrantów. Mam na imię Konrad, pełnię funkcję ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Razem tutaj z kolegami przyjechaliśmy, żeby opowiedzieć o tym, jak to wygląda i zachęcić ministrantów do przystąpienia do tego kursu, bo wiemy, że ma się niedługo odbyć. Kurs lektorski i ceremoniarzy. Samarecki. I żeby wstępowali do ministrantów, do grup ministranckich, no i żeby pełnili funkcję ministrancką w swoich parafiach. Wszystko już powiedział, więc dziękujemy. Dalej może? Jestem Kuba, ministrantem jestem od 2 lat. W parafii zajmuję się mediami, informuję wszystkich ministrantów o zbliżających się wydarzeniach i to jest taka moja najważniejsza rola. Mhm. Ja mam na imię Kuba i jestem lektorem w parafii Kobierno. Jestem Łukasz, ministrantem jestem od 8 lat i pełnię funkcję ceremoniarza. Ja również mam na imię Kuba. Jestem wiceprezesem, który zajmuje się sprawami sportu, no i też jestem ceremoniarzem. Mhm. I też Kuba, nie? Tak. Ostatni? Tak. Ja mam na imię Szymon. Szymon jednak. Też jestem ceremoniarzem, ministrantem jestem od około 7 lat. Słuchajcie, ja też miałem doświadczenie ministranckie, nie byłem zbyt długo ministrantem, bo tylko 3 lata w sumie, więc to jest, w porównaniu z 8 latami posługi. Każda wspólnota tak naprawdę jest inna. Może któryś z Was, albo może ksiądz proboszcz zaprezentowałby wspólnotę. To znaczy, ilu Was jest, jak wygląda Wasze takie życie, codzienne życie ministranckie? To ksiądz proboszcz. Parafia liczy 3000 parafian. Ministrantów mamy około 100. Najstarszy ministrant jest na 4. roku studiów. Najmłodszy w 1. klasie ma 7 lat. Działalność ministrantów jest wszechstronna, tak by można powiedzieć, bo i są poważne sprawy dziejące się w kościele, są też rozrywki, mecze. Ksiądz Leszek nie szczędzi czasu dla ministrantów. I jego zasługą jest to, że jest tak liczne grono tych młodych ludzi przy kościele. Tak, warto właśnie powiedzieć, że takim odpowiedzialnym księdzem, wiadomo, zawsze jest ksiądz proboszcz, ale jest też ksiądz wikariusz, ksiądz Leszek Wojtasik, który tam właśnie jest też odpowiedzialny właśnie za tą formację bezpośrednio ministrantów. Może też jakbyście, któryś z Was by się podzielił, jak wygląda takie życie ministranckie? I chodzi mi o formację, o Wasze zadania, posługi. To może jak od mediów, to możesz powiedzieć. Jak często zbiórki macie? Na przykład, tak, trochę o takim życiu. No tak, każdy ministrant ma swoje inne zajęcia. Ja na przykład spotkania mam 2 razy w tygodniu. Jest to wspólnota i jest to spotkania przedmałżeńskie. Oczywiście każdy ministrant może te spotkania mieć kiedy indziej. Są jeszcze spotkania na bierzmowania, są spotkania... Ktoś podpowie jeszcze? Jakie są spotkania? Formacyjne dla ministrantów. Mhm. Często spotkamy się z kolegami, żeby pograć w piłkę. Są 2 grupy. Podstawówka, ci młodsi i ci starsi. Spotkamy wtedy się na sali i razem przez około 1,5 godziny gramy w piłkę. Mhm. Ja w ogóle mam takie pytanie, skąd, ja to nazywałem fenomenem, ale skąd fenomen, że w takiej parafii, która jest niewielka tak naprawdę, jest 100 ministrantów. Dlaczego zostaliście ministrantami? Może któryś z Was podzieliłby się świadectwem. Dlaczego? Co go pociągnęło, żeby tym ministrantem zostać? O, tutaj ksiądz proboszcz podpowiada, kto mógłby odpowiedzieć. No to tak. Według mnie ja zostałem ministrantem dlatego, że bardzo chciałem służyć
przy mszy. Chciałem robić to, co ci starsi ode mnie, starsi moi koledzy. Bardzo chciałem służyć Bogu, bardzo chciałem pomagać księdzu, bardzo chciałem, jak byłem młody, chciałem bardzo rozkładać kielich, przynosić ampułki i inne tego typu funkcje pełnić. A ile masz lat dzisiaj, powiedz mi? Dzisiaj mam 15 obecnie lat. Czyli ile miałeś lat, jak zostałeś ministrantem? To było blisko, po komunii. Po komunii. I chciałem już przed komunią zacząć, ale no, wyszło tak, że akurat zacząłem po komunii i miałem wtedy około 9 lat, 8-9 lat. Ty jesteś 2 lata ministrantem, tak? Który z was jest 2 lata ministrantem? Tak, ja słyszałem. Ty jesteś 2 lata. Jak to się stało, że zostałeś tym ministrantem? Zostałem zachęcony przez naszego księdza Leszka. W jaki sposób? Ja przyjdź, bo inaczej to zobaczysz. Czy... Nie, tak nie było. Zachęcił mnie. Był na kolędzie u mnie w domu. Powiedział, że mogę przyjść spróbować. No i przyszedłem. Okazało się, że to mnie interesuje. No tak to się zaczęło. Mhm. A te rzeczy, które są tak poza ołtarzem, one są ważne w życiu ministranckim? Może któryś z was by powiedział? Bo robicie dużo poza powiedzmy, służbą przy ołtarzu, prawda? I jakieś zawody, i piłka, i różne jeszcze inne rzeczy. To jest ważne, czy nie? Grille też tak, nawet, tak. No to super. No, według mnie to jest to bardzo ważne, ponieważ kiedy spotykamy się, to możemy tak jakby jednoczyć się i na przykład pomodlić się razem, co jest bardzo fajne. No i dużo to daje. No i tyle. Mhm. Czyli to są ważne bardzo momenty. Tu mamy różnych ministrantów z różnymi funkcjami. Na czym polega funkcja szefa, prezesa ministrantów? Znaczy, no nie wiem, czy to można nazwać prezesem, bo to jest po prostu, ja jestem osobą... Może się to nazywam, ale właśnie kim jesteś, to tak powiedz. No ja jestem osobą, która po prostu ma za zadanie uspokajać ministrantów przed mszą, jednoczyć ich, rozdawać funkcje, jakie mają wykonywać podczas mszy. Odpowiedzialny też jestem po prostu za całą mszę. Jeżeli jestem jako główny ceremoniarz na mszy, no to na moich barkach spoczywa odpowiedzialność za tą mszę. Jak ona będzie wyglądać, jak będzie przebiegać, czy będzie chaotyczna, czy będzie ułożona. No to jest wszystko na moich barkach, ale ceremoniarz lub prezes ministrantów, no to też powinien stanowić wzór, jak powinien się zachowywać podczas mszy poza kościołem, właśnie na spotkaniach. I też stanowić pomoc dla tych ministrantów, którzy zaczynają swoją posługę w parafii, służyć radom i no, dawać wzór, jak należy godnie przeżywać mszę. Dodam, że to jest nasz młody organista też, zarazem. No to ma sporo funkcji w tej parafii. Tak. Sporo. A w jaki sposób, bo tutaj, kto z was jeszcze jest po kursie ceremoniarza? Ktoś z was jeszcze jest tutaj? Nie. Tak? To w jaki sposób ceremoniarz powinien, żeby dobrze tą mszę przeżyć i przygotować, jak się powinien właśnie przygotować ceremoniarz? Co trzeba zrobić przed tą mszą, żeby faktycznie ta liturgia była taka pełna pokoju i ładu? Wyciszyć się, uspokoić innych ministrantów, rozdać funkcje, żeby podczas mszy wiedzieli, co trzeba zrobić. Przygotować księdzu szaty. Podczas mszy przewracam księdzu strony w mszale. Tak, to są rzeczy, ja tak trochę was słucham z takim podziwem, dlatego że ja też byłem ceremoniarzem, ale nie jako ministrant, tylko w seminarium. I to jest taka funkcja, no, to jak szycha, tak? To jest ktoś taki bardzo ważny. I na przykład jak się jest w seminarium ceremoniarzem, nie wiem, czy tak też jest, jak się jest ministrantem ceremoniarzem, no to wtedy ksiądz, który stoi przy ołtarzu, musi być posłuszny takiemu ceremoniarzowi. Też tak jest?
W większości przypadków tak jest. W większości przypadków księży, czy tak? Czy tak? Aha, no właśnie, u nas tak samo było, że zawsze ceremoniarz to ktoś, kto mówił, teraz wstajemy, idziemy, tutaj się kłaniamy. Po łacinie są wszystkie, tym bardziej, to tym bardziej wielki szacunek do was. Tu mamy jeszcze lektorów. Czym zajmuje się lektor? Może trochę o tej funkcji. Lektor przede wszystkim głosi wypowiedź Boga w sposób taki, jak czytam czytanie, znaczy lekcje na mszy. I to jest bardzo trudna funkcja, ponieważ trzeba mieć chęć i odwagę, aby to przeczytać na kościele przy tak wielu osobach. Tak jest, to jest bardzo ważne. A jak się przygotować do tego, żeby dobrze przeczytać? Ja na przykład dzień przed mszą, gdy idę, czytam sobie w domu, tak na komputerze, a następnie przychodzę do kościoła pół godziny przed i już tak generalnie sobie czytam. Mhm. No to naprawdę, to są myślę bardzo ważne, odpowiedzialne zadania. Księże Jarku, właśnie te stopnie ministranckie, one są potrzebne, tak, w taki podział, bo ksiądz jako duszpasterz, taki świeży duszpasterz ministrantów, chociaż ksiądz kiedyś przyznał, że ministrantem nigdy nie był. Nie miałem tego więc szczęścia. Nie ma takiego doświadczenia, tak, nie miał tego szczęścia. Ale właśnie od strony kapłana, ważne są te wszystkie funkcje, zadania? Myślę, że tak. To też widać, jak tutaj ministranci mają funkcję lektora, funkcję ceremoniarza. I wypowiadając się o tych funkcjach, widać, jak dobrze znają, czyli dobrze skorzystali z kursu, w którym uczestniczyli. Tak. I myślę, że też widać też taką ważność tego ministranta, który wypełnia tą funkcję. Ja tak obserwuję teraz ministrantów w mojej parafii, gdzie jest tylko 21, taka niewielka grupka, ale też się nią cieszę. I maluchy, które są od niedawna, przychodzą i pytają się, proszę księdza, czy już mogę zadzwonić dzwonkami? Czy już mogę iść podać ampułki do ołtarza? A wiemy, że do tego też trzeba jakoś się przygotować, prawda? Dlatego każdy ministrant chce zdobywać, tak mi się wydaje, zdobywać tą wyższą funkcję przy ołtarzu. Jeżeli chodzi o stopnie ministranckie, to może któryś z was by tak jakby przypomniał, czy powiedział, jak to jest, jak się wstępuje w szeregi ministrantów, jak to wygląda, tak po kolei. Jakie stopnie można, nie wiem, czy to jest dobry wyraz, osiągać, ale tak po kolei od momentu, kiedy jesteśmy przyjęci do tego grona ministrantów. Najpierw jest pewno kandydat, tak? Może któryś z was? Od mediów na pewno, proszę bardzo. Na pewno jak masz imię, przypomnij twoje imię? Kuba. Kuba, dobrze, Kuba. Na pewno jak przychodzimy, to jest stres. Każdy się stresuje. Może ktoś mieć znajomego na ołtarzu, to wtedy mu pomaga. Zaopiekuje się nim, pomoże mu, podpowie na ołtarzu. No i z czasem, jak ta osoba się stara, ksiądz to zauważa, no to próbuje go jakoś zachęcić do czegoś innego, na przykład lektora, ceremoniarza. Jeździ na kursy. A są jakieś, powiedzmy, jakieś ślubowania, czy jakieś uroczyste wręczanie, nie wiem, na przykład lekcjonarza albo szaty ministranckiej? Jak to wygląda? Jeżeli ktoś wstępuje w szeregi ministrantów, to jak u was w parafii to wygląda? Od razu nosi komrze, albę? Jak ten strój wygląda ministrancki? Od razu nosi komrze. Mhm. A albę później, ci starsi mają albę. A jak zostaje się lektorem, to też otrzymuje się jakieś dodatkowe znaki, symbole, czy nie? Jest krzyż ma na szyi, no i w albie jest taki ministrant. No, samo wyświęcenie na lektorów było bardzo uroczyste, bo robił to ksiądz biskup Bryl w Poznaniu, gdzie byliśmy. A u nas nie ma jakiegoś właśnie okresu kandydackiego. Od razu się jest ministrantem, z tym, że no, od razu nie spełnia się funkcji, tylko przygląda, jak się zachowują starsi. I w ten sposób, korzystając z przykładu starszych, wchodzi się w to życie ministranckie.
Czy można, księże proboszczu, mówić o czymś takim jak duszpasterstwo ministrantów? I jeżeli tak, to na czym ono polega? To może do księży, którzy pracują teraz w parafii. Czym jest duszpasterstwo ministrantów? Trochę posłuchają tutaj panowie właśnie. To jest też taka opieka duchowa nad młodymi ludźmi. I to, co, od czego ja zaczynam, to też ta modlitwa właśnie za tych młody, za te młode osoby. Modlitwa każdego dnia, od niedawna, już od 3 lat, posługę taką duszpasterską pełnię w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu i jak każdego dnia modlę się za moich parafian, w sposób szczególny właśnie też za ministrantów, ale też, też o takie światło Ducha Świętego bym potrafił też dotrzeć do tych młodych osób. To jest jedno. Drugie, te spotkania formacyjne. Nie tylko spotykamy się w niedzielę przy ołtarzu, prawda? Są też spotkania, tak zwane zbiórki ministranckie. U mnie jest raz w tygodniu, już zawsze w sobotę. Nie wiem, jak u was często odbywają się spotkania zbiórki ministranckie. No, u nas te zbiórki wyglądają tak, jak tutaj mówiłem wcześniej, że na przykład wyjeżdżamy na mecze jakieś i gramy razem lub właśnie przychodzimy na wspólnotę i rozmawiamy. No i też są takie spotkania jak na przykład teraz do kandydaci do bierzmowania, tak? Też, no i tak to wygląda. Właśnie i to tak, te zbiórki na przykład u mnie sam prowadzę, ale w niektórych parafiach są ceremoniarze, którzy też mogą poprowadzić takie spotkanie, taką zbiórkę, zainteresować chłopaków, przekazać informacje, wiadomości, czy też nauczyć tych młodych kandydatów służby takiej odpowiedniej już przy ołtarzu. To jest to. Też i ta modlitwa zachęta ministrantów do modlitwy. Tak by ministranci poznali świętych patronów, by wpatrywali się w ich postać, no i starali się naśladować. Mhm. A u was zbiórki jak wyglądają? Kto prowadzi zbiórkę? Że macie taką stricte zbiórkę, która, nie wiem, uczycie się na przykład jakiejś funkcji. Są takie zbiórki i kto je prowadzi? Znaczy, ostatnio mieliśmy takie sytuacje, że właśnie były te zbiórki i ksiądz nam powiedział, że mamy właśnie my jako ceremoniarze je przeprowadzić dla tych młodszych ministrantów i nauczyć ich tej posługi przy ołtarzu, rozkładania kielicha i tym podobnych rzeczy. Mhm. Jeżeli macie posługę przy ołtarzu, to jak ona wygląda? Jak często, powiedzmy, jest jakiś obowiązek służby w waszej parafii, że jeżeli jesteś ministrantem, to musisz, nie wiem, być raz, dwa razy w tygodniu? Jako takiej obowiązkowego bycia na mszy nie ma. Mhm. Po prostu każdy ministrant, jeżeli pasuje mu, na przykład w niedzielę, no to jedzie. Jest ministrantem, służy do mszy, wypełnia swoją funkcję. Jeżeli teraz na przykład ceremoniarz jest podczas mszy, to wiadomo, on ma pierwszeństwo. Jest przy księdzu, robi swoje, w sensie tam, że dba o liturgię, kontroluje wszystko, a ci mniejsi ministranci lub ci młodsi przyglądają się temu wszystkiemu. Wiedzą, że zaś kiedyś może oni też będą pełnić taką funkcję, ale na razie wiedzą, że tu ceremoniarze mają pierwszeństwo. Posługa ministranta nie jest, tak jak mówiłem, nie jest obowiązkowa, ale jeżeli jest, jeżeli ministrant ma ochotę lub po prostu ma mszę, no to wiadomo, że będzie, ale nie jest obowiązkiem być w środku, na przykład jak w ciągu tygodnia, na mszy. Mhm. Niedziela to jest dzień, który powinien być. To wiadomo, tak? No. Każdy chodzi do kościoła. Parafia składa się z wiosek, aż 8, i większość wiosek jest oddalonych. 5-4 kilometry od kościoła, prawda? Mhm. Więc to docieranie w ciągu tygodnia byłoby trudne. Nawet trudno znaleźć by było na to czas, bo jeśli mam już zbiórki, jakieś inne zajęcia,
jednoczące ich, to jeszcze powiedzmy to służenie, gdyby było obowiązkowe w ciągu tygodnia, praktycznie ministrant musiałby być cały tydzień zajęty w kościele, a na to nie możemy sobie pozwolić, bo ich zadaniem też jest szkoła, prawda? No tak, do oczywiście. Muszą uczęszczać i wiadomo jeszcze pozaszkolne języki i jakieś inne zajęcia są, także tego czasu młodzież tak wiele nie ma. Mhm. Teraz chciałbym, możemy przejść do tej drugiej części, w sumie też bardzo ważnej, tu już na początku wspomnieliście, właśnie o tym kursie, na którym ostatnio byliście w Poznaniu. Może kilka słów. Kurs, to był kurs ceremoniarza i lektora, tak? To może ktoś z Was by powiedział, jak to wyglądało, ile dni trwało i dlaczego tam się dostaliście, w jaki sposób tam się znaleźliście? Kurs trwał 8 dni. Po tym, jak ksiądz Leszek spytał się, czy nie chcielibyśmy zostać ceremoniarzami, po kursach tych, co mieliśmy w parafii, jak mi nie szło, to ksiądz się spytał, czy nie chciałbym pojechać do Poznania, żeby dowiedzieć się trochę więcej, poćwiczyć wszystko, więc się zgodziłem. I jak ten kurs wyglądał? Bo tam byliście przez te 8 dni, tak? Tam przebywaliście cały czas, tak? Ja jako lektor na przykład, to były lekcje takie w ciągu dnia i ostatnie 2 dni to były egzaminy, które powinniśmy zdać na co najmniej ocenę dostateczną, tak jak na studia. I gdy to już zdaliśmy, no już byliśmy lektorami. A możesz zdradzić, na czym te lekcje polegały i te egzaminy? Znaczy, lekcje były takie bardziej językowe, jak się wymawia różne słowa, ćwiczyliśmy je. A egzaminy to były z tego, jak wyszukiwać na przykład czytania w lekcjonarzu i jak podchodzić pod ambonę. No i to w sumie było wszystko jako lektor. I tam mieszkaliście przez te 8 dni, tak? Czy dojeżdżaliście? Mieszkaliście. Tak, to, a co, oprócz tych lekcji coś tam się jeszcze działo takiego? Tak, były różne wyjazdy na mecze, byliśmy w piłkę. No i to w sumie było tyle. I kurs ceremoniarza właśnie na czym polegał? To podczas kursu ceremoniarza byliśmy też 8 dni, tylko że ostatnie 2 dni to nie były egzaminy, ale nadal te wykłady. Egzaminy były dopiero, były 2 terminy, jeden w sierpniu i jeden we wrześniu. My pojechaliśmy na ten we wrześniu. Byliśmy tam 2 dni i były 2 dni, podczas których mogliśmy zdawać. Podczas zdawania były pytania o mszę z biskupem i kiedy podawać mitrę i pastorał oraz wszystkie komendy. Trzeba było ustawić mszał i później go przewracać, tak jak na mszy, w odpowiedniej kolejności. I było też trzeba przyrzekować szaty liturgiczne. No to zadanie naprawdę, to gratuluję, odpowiedzialne. Jak wam poszły egzaminy? Może... Można, żeby zdać, trzeba było mieć 16 co najmniej punktów. Każdy z nas zdał. Najwięcej miał punktów Przemek, którego tutaj nie ma. Miał on 19 punktów. Później był Konrad, który miał 18. I ja i... Ja też miałem 18. Aha, ty też miałeś 18. Ja miałem 17 i Szymon też chyba miał 17. No to pięknie, słuchajcie, to jest myślę coś pięknego, bo księże Jarku przed nami też, jeżeli można coś powiedzieć, może nie taki sam, bo wiadomo, nigdy nie będzie tak samo, ale kurs, który będzie organizowany tutaj w Wyższym Seminarium Duchownym. Tak, tutaj na miejscu kurs... Na miejscu w Kaliszu, bo tutaj chłopaki Kaliszu, są przecież tak. Na przykład z Kobierna, więc dla nich to tak. Nie jest na miejscu mimo wszystko. Tak, tak, także tutaj, ale dla ministrantów z całej diecezji będą to 2 weekendy, przyjazd w piątek, przez sobotę, w niedzielę z noclegiem w seminarium i w międzyczasie też odwiedzimy Sanktuarium Świętego Józefa, Narodowe Sanktuarium w roku Świętego Józefa, roku nadzwyczajnym, aby tam ministrantów zawierzyć Świętemu Józefowi. Także i lektorów, bo planujemy w kwietniu kurs lektorski, a w maju, w czerwcu kurs ceremoniarza.
kurs będzie jakby w takich dwóch etapach, dwa weekendy. Jeden weekend później ministranci udadzą się do domów, aby poćwiczyć w swoich parafiach i przyjechać następny, na taki drugi etap. Także tutaj zachęcamy tych ministrantów, którzy nie są jeszcze ceremoniarzami, a jednocześnie tych, którzy są, by zachęcili innych. A ksiądz proboszcz był ministrantem kiedyś, czy nie? Jak to wyglądało? No niestety muszę powiedzieć, że nie. Nie. Nie, miałem do kościoła bardzo daleko, bo aż 10 kilometrów. I to pewnie wpłynęło na to, że nie byłem nigdy ministrantem. Ja zawsze pamiętam, już to mówiłem kiedyś księdzu Jarkowi, wiecie, czego najbardziej się obawiałem w byciu ministrantem? Tego, że zostanę kiedyś księdzem. I jak moja mama, tak zdecydowałem się, a miałem dopiero 18 lat, jak zostałem ministrantem, od razu lektorem w sumie, po takim małym przeszkoleniu, to mówię, dobra, będę tym ministrantem. Tak był ksiądz na kolędzie, też właśnie takie historie podobne, gdzieś tam mnie zachęcił. Mówię, ale nie pójdę do seminarium, na pewno nie pójdę do seminarium. No, stało się, jak się stało, oczywiście. Nie wiem, czy to bycie ministrantem spowodowało, że zostałem księdzem, czy nie. Na pewno miało takie ważne znaczenie. Księże proboszczu, właśnie jak to jest? Czy dlaczego Pan Bóg, jak wybiera, różnych wybiera? Na przykład no, księża nie byli ministrantami, ale z grona ministrantów też często powołuje. Jak to się dzieje? Dlaczego tak z tego grona wybiera jednak wielu mężczyzn, chłopaków, którzy później zostają kapłanami? To już jest tajemnica samego Pana Boga, który powołuje każdą osobę osobno, prawda? No, może łatwiej z tego grona ministranckiego, bo ministrant już trochę z tymi sprawami bożymi, z tymi bożymi tajemnicami się zetknął, prawda? Także można powiedzieć, jest trochę bliżej Pana Boga niż młodzieńcy nie będący ministrantami. Tak jest. Jest jakaś otwartość, ale ja znam wielu ministrantów, którzy są wspaniałymi ojcami, mężami, więc Pan Bóg ma naprawdę swoje drogi, faktycznie. No z nas trzech kapłanów tylko ja byłem ministrantem, więc powiedzmy, to się nie zawsze się sprawdza. Panowie, wyobraźcie sobie, że macie jedyną szansę, żeby zareklamować bycie ministrantem. Jak można zareklamować, zachęcić tych, którzy będą oglądać tą rozmowę, do tego, żeby tym ministrantem zostać? Co jest pociągającego w byciu ministrantem? Już trochę powiedzieliście, ale tak spróbujmy taką mini reklamę teraz zrobić. No ja myślę, że to jest taka swoista przygoda, którą możemy przebyć i pojednać się tak jakby z Bogiem. No i być tak jakby szczebel wyżej niż ci inni młodzieńcy z naszego społeczeństwa, tak? No i bardzo zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy chcą tak zbliżyć się do Boga, żeby spróbowali tej posługi ministranckiej. Coś jeszcze? To jest zachęcające, czy nie? Powiedzcie, że tak. Jeszcze, proszę bardzo, tutaj. Kuba, media. Na pewno dzięki ministrantom się wyglądają lepiej. Liturgia może dzięki nim pięknie wyglądać. Więc ministranci starają się, żeby liturgia wyglądała lepiej. Tak jest. I to jest prawda, że liturgia na pewno wygląda lepiej. Raz w miesiącu mamy taką uroczystą mszę świętą z procesją do kościoła, z okadzeniami. I wtedy też właśnie ministranci te wszystkie funkcje pełnią. I na pewno, to już też kiedyś o tym mówiliśmy, rozmawiając z księdzem Jarkiem, że bardzo ważne jest to, co tutaj z Twoich ust padło, świadectwo ministranckie. Świadectwo bycia ministrantem, to jest bardzo ważne. Też życie poza Kościołem, czyli to, co jakby reprezentujecie sobą, tam, gdzie jesteście, w szkole, w domu, tak, jak się odzywacie i tak dalej. Myślę, że to jest też takie dla młodszych kolegów bardzo, bardzo takie pociągające. Bo chociaż ja zostałem ministrantem mając 18 lat, ale kiedy patrzyłem na swoich kolegów, którzy czytali na przykład, ja ich podziwiałem zawsze, że ja tak nie potrafię. Albo którzy służyli jako ceremoniarze, bo w Kępnie kiedyś też
właśnie takie funkcje były, to dla mnie to było naprawdę coś bardzo zachęcającego. Księże Jarku, coś jeszcze można o coś spytać, czy już kończymy tą rozmowę? Pierwszą, myślę, z cyklu rozmów, tak, które tutaj będziemy tak gdzieś starali się razem tworzyć. Tak, i mamy nadzieję, będą następnie ministranci z innych parafii naszej diecezji, którzy przyjadą, pochwalą się tym, co też u nich się dzieje, a jednocześnie życzymy wszystkim, żeby w naszych parafiach było tylu, ile księdza proboszcza w Kobiernie. No, jeżeli 3000 parafian, 100 ministrantów, tak, to w parafii, gdzie jest 6000, och, 200. Piękne. Więc, drodzy ministranci, wam bardzo dziękujemy, księdze proboszczowi również bardzo dziękujemy. No i życzymy wam tego właśnie, abyście byli zawsze tymi świadkami dla innych. I ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście odważni, naprawdę. Zawsze podziwiam, chociaż sam nie jestem teraz w żadnej parafii, nie posługuję, ale prowadziłem ministrantów w niektórych parafiach, w których byłem, to zawsze doceniałem tą służbę, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i za tą służbę wam wszystkim dziękuję. I księdzu Jarkowi także, i życzymy tego, żeby właśnie ta posługa duszpasterza, ministrantów, także w życiu księdza przyniosła jak najlepsze owoce. Szczęść Boże, króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Cześć, jestem Wojtek. W dzisiejszym przeglądzie prasy chciałbym przedstawić wam miesięcznik KNC dla ministrantów, szczególnie skierowany do właśnie liturgicznej służby ołtarza. W tym numerze możemy znaleźć informacje na temat odbywających się właśnie zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Możemy znaleźć tutaj informacje na temat naszych skoczków narciarskich oraz ich szans medalowych. Również w tym numerze możemy znaleźć informacje dotyczące posługi ceremoniarza. W tym numerze możemy znaleźć również informacje dotyczące m.in. naszej telewizji Dom Józefa. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z miesięcznikiem, do przeczytania pozostałych artykułów oraz zapraszam na następny program za miesiąc. Za nami już drugi odcinek programu Służby Ołtarza. Za miesiąc, dokładnie we wspomnienie świętego Józefa, 19 marca spotkamy się w Sanktuarium Narodowym świętego Józefa. Tam właśnie z ministrantami, którzy na co dzień służą przy ołtarzu, w tym wyjątkowym miejscu. Tak jak na zakończenie każdej mszy świętej, tak i w naszym programie ogłoszenia ministranckie. Przygotowujemy się do kursu lektorskiego. Zapraszam was, drodzy ministranci, w wieku lat 14 i starszych do udziału. Kurs lektorski odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu w dwóch częściach. Pierwszy to weekend od 13 do 15 kwietnia. Druga część, kontynuacja, od 20 do 22 kwietnia. Ustanowienia lektorów dokona ksiądz biskup Edward Janiak w Katedrze Kaliskiej 22 kwietnia 2018 roku. Proszę, porozmawiajcie z waszym księdzem opiekunem, księdzem wikariuszem czy proboszczem. Niech on zgłosi waszą kandydaturę na kurs lektorski w dniu 1 marca. Najlepiej telefonicznie pod numerem 609 097 720. Zapraszam wszystkich chętnych. I drugie ogłoszenie. Ministranci, wielu z was gra w piłkę nożną. Pytaliście się o turniej ministrancki i w najbliższym czasie, bo już 17 marca, zagramy turniej na hali w Koźminie Wielkopolskim. Będą to ministranci urodzeni w latach 2002-2005 oraz drugi dla młodszych urodzonych w latach 2006-2008 w Koźminie Wielkopolskim 24 marca również tego roku. Wszelkie szczegóły znajdziemy na Facebooku Ministranci Diecezji Kaliskiej oraz w naszym dwutygodniku diecezjalnym Opiekun. Do miłego zobaczenia. Króluj nam Chryste.